Witam Państwa bardzo serdecznie w tej naszej ostatniej części, siódmej konferencji popularno-naukowej z cyklu Ewolucja Stworzenie. Konferencja, krótki jej tytuł: Boża Wszechmoc a Nauka czy Boża Wszechmoc z perspektywy naukowej i religijnej. Ta ostatnia część to podsumowanie, i ta nasza konferencja ona składała się z czterech Części, czyli z wprowadzenia Boża Wszechmoc z perspektywy religijnej, Boża Wszechmoc z perspektywy naukowej, no i teraz ta czwarta część, czyli podsumowanie. Cały czas korzystamy z trzech ważnych książek, głównie z tych trzech, czyli Działanie Boga w świecie, Świat najlepszy z możliwych oraz ostateczne wyjaśnienia wszechświata. Oczywiście odnosimy się także do. Wielu innych pozycji bibliograficznych. Zawsze na tej półeczce stoi książeczka, z której, czy książka, czy monografia, z której aktualnie korzystamy, w ramach treści prezentowanych na danym slajdzie. Podczas konferencji przyjmowaliśmy perspektywę teistyczną. Co to znaczy, już pamiętamy, że teista przede wszystkim uznaje istnienie Boga, który jest bytem osobowym, wszechmocnym, wiecznym oraz doskonałym ontycznie i moralnie. W ramach tej konferencji skupialiśmy się na tej cesze Boga jako bytu wszechmocnego, czyli cały czas mówiliśmy o wszechmocy Bożej. Zobaczyliśmy także, że takie najprostsze dosłowne rozumienie słowa wszechmoc, to znaczy Bóg Wszechmocny, to znaczy taki, który może uczynić totalnie wszystko, co tylko zechce, prowadzi do uproszczenia i zniekształcenia problemu wszechmocy. Tego rodzaju Wszechmoc absolutna to jest taka, której nic nie ogranicza, jest wewnętrznie sprzeczna i nie da się jej utrzymać, gdyż generuje wiele paradoksów, na przykład nieistniejącego, wiecznie istniejącego Boga. Tak? Czyli mamy tutaj Bóg Wszechmocny w sensie absolutnym, jest trudny do pomyślenia. Widzieliśmy, że tego typu wszechmoc, Absolutna musiałaby być wszechmocą nieuporządkowaną, czyli prowadzić do jakiegoś chaosu, a to z Bogiem się raczej nie kojarzy. I tutaj główne pytania konferencji, na które próbowaliśmy udzielić odpowiedzi. Jak zatem należałoby rozumieć Bożą Wszechmoc, skoro nie jest to wszechmoc absolutna? Na czym tak naprawdę polega Boża Wszechmoc? No, i próbowaliśmy przybliżyć się do odpowiedzi na te ważne pytania, analizując kwestię Bożej Wszechmocy z dwóch perspektyw czyli z perspektywy religijnej i naukowej. W kontekście religijnym, ważny jest ten fragment z pierwszego listu św. Jana z rozdziału czwartego, wersetu ósmego, że Bóg jest miłością. A z kolei, w kontekście tych analiz około-naukowych. Zauważyliśmy bardzo ważną rzecz, że Bóg jest stwórcą praw przyrody. I mówiąc o tym Bogu, który jest miłością, to On jest tak dużą miłością, że po prostu daje przede wszystkim wolność człowiekowi. I ta wolność, darowana człowiekowi przez Boga, w oczywisty sposób ogranicza Bożą wszechmoc, gdyż Stwórca nie może zmusić człowieka, na przykład, do tego, aby zawsze czynił to, co dobre, i unikał tego, co złe, czyli Bóg nie występuje siłą. No i to jest jakieś ograniczenie Bożej wszechmocy. Stwórca po prostu respektuje ludzką wolność. Oraz szanuje autonomię procesów naturalnych, które zachodzą w świecie przyrody, więc Bóg nie tylko daje wolność ludziom, ale daje wolność całego, całemu światu. Bóg tak umiłował świat, jak czytamy w piśmie świętym. W kontekście ograniczeń Bożej Wszechmocy także zauważyliśmy, że działanie Boga ma charakter nieinterwencjonistyczny. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że Bóg daje wolność nie tylko samemu człowiekowi, ale całemu stworzeniu, i właśnie dlatego Bóg nigdy w sposób nadzwyczajny nie zawiesza praw przyrody i nie narusza integralności procesów naturalnych. Bóg jest wierny swoim darom. Jeżeli daje wolność człowiekowi i całemu stworzeniu, to nie po to, żeby ją za chwilę odbierać, żeby przymuszać na przykład człowieka czy świat do jakiegoś niestandardowego działania. No, i w tym kontekście pojawiły się. Ważne pytania, na przykład dlaczego jednak Bóg ogranicza swoją wszechmoc? Z jakich powodów Bóg respektuje wolną wolę człowieka i autonomię procesów naturalnych? Dlaczego rezygnuje z własnej wszechmocy i daje wolność całemu stworzeniu? No i tutaj interesującą odpowiedź na te pytania znajdziemy w koncepcji samoograniczania się Boga, który powstrzymuje swoją wszechmoc z miłości ku. Stworzeniom. Na czym ta miłość ku stworzeniom miałaby polegać? Przede wszystkim na tym, że nieskończony, wszechobecny i wszechmocny Bóg, aby stworzyć wszechświat, musi zrobić miejsce na ten świat. Przestrzeń poza Bogiem może powstać tylko w jeden sposób. Bóg musi wycofać się w jako w sobie, tak umniejszyć swoją wszechobecność i wszechmoc. No i dzięki temu zaczyna istnieć niebędąca Bogiem nicość, z której lub w której dokonuje się stworzenie wszechświata. O tym czytamy w drugiej księdze Machabejskiej w rozdziale siódmym, wersecie 28. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Bóg jest nieskończony. Jeżeli Bóg jest nieskończony, to niejako zajmuje wszystko, co istnieje. Żeby wszechświat mógł zaistnieć, Bóg musi się w pewien sposób wycofać. W tym miejscu, gdzie Bóg się wycofuje, powstaje nicość, i tutaj mamy tą słynną ideę, creatio ex nihilo, czyli stwarzania z niczego czy z nicości, o której Państwu już wspominałem w ramach wcześniejszych konferencji. To jest taki pogląd filozoficzny i teologiczny, rozwijany głównie w chrześcijaństwie, wedle którego świat został stworzony z nicości przez Boga. Istota aktu stworzenia polega więc nie tyle na tym, że Bóg powołuje świat do istnienia, ile na tym, że Bóg pozwala stworzeniu zaistnieć. W tym sensie, że czyni miejsce na świat, wycofuje swoją obecność i ogranicza swoją wszechmoc. Gdyby tego nie zrobił, świat nie mógłby zaistnieć. No, i to stworzenie jest takim nieustannie ponawianym, ciągłym aktem ustępowania Boga, który powstrzymuje swoją wszechmoc. Gdyby w którymś momencie historii świata Stwórca zaprzestał tego aktu, stworzenie natychmiast stałoby się z nim tożsame. Świat w jednym momencie uzyskałby absolutną doskonałość, a zarazem utraciłby własną tożsamość i autonomię to jest wolność. Świat zostałby po prostu niejako wchłonięty w Boga, stałby się doskonały, stałby się Bogiem i świat po prostu przestałby istnieć, nie miałby swojej autonomii. Autonomia jest tylko wtedy możliwa, kiedy Bóg wycofuje swoją wszechmoc. Kiedy analizowaliśmy Bożą wszechmoc z perspektywy religijnej, to zauważyliśmy ważną rzecz, że chrześcijańskie pojęcie Boga zbyt często bliższe było modelowi Cezara niż wzorcom ewangelicznym. To jest Bogu, który jest miłością. Często było tak, że ludzie próbowali widzieć Boga jakiegoś takiego tyrana, który coś wymusza siłą, tak? A w chrześcijaństwie należy konstruować koncepcję wszechmocy, której obce jest działanie tyraniczne, gdyż kochający Bóg nie wymusza przebiegu zdarzeń. Stwórca nie może działać w sposób, który byłby sprzeczny z jego naturą, a jego fundamentalną własnością jest miłość, która wyklucza działanie przemocą. Analizując problem Bożej Wszechmocy z perspektywy naukowej. Zauważyliśmy, że prawa przyrody to podstawowe manifestacje Stwórcy w stworzeniu. Bóg zatem jest Bogiem bliskim wobec losów człowieka i świata. Dlaczego? Dlatego, że jest cały czas w tym świecie obecny poprzez prawa przyrody. Bóg, będący źródłem i gwarantem racjonalności, nie może w sposób dowolny zmieniać ustalonych przez siebie reguł, czyli praw przyrody. Wszechmoc Boga była zatem nieograniczona przed stworzeniem praw przyrody, a po ich stworzeniu, które w konsekwencji doprowadziło do powstania świata, jest to wszechmoc, która sama siebie ogranicza. No i cała nasza konferencja była poświęcona tym dwóm zagadnieniom czyli Bożej Wszechmocy z perspektywy religijnej. No i Bożej wszechmocy z perspektywy naukowej. Przed chwilą przypomnieliśmy tę podstawową charakterystykę właśnie Bożej wszechmocy z perspektywy religijnej i Bożej wszechmocy z perspektywy naukowej, a streszczeniem tych zagadnień są praktycznie dwa zdania, tak? Pierwsze w Piśmie Świętym Stworzyciel, który przed stworzeniem wszechświata jest wszechmocny, Dobrowolnie pozbawia się części swojej mocy i przekazuje ją własnemu stworzeniu. W takim wypadku Bóg, to jest byt wszechmocny, jest do pewnego stopnia ograniczony prawami stworzonego przez samego siebie wszechświata. Bóg jest Bogiem porządku, a nie inicjatorem chaosu. A porządek w świecie gwarantują stabilne prawa przyrody, które są manifestacją Bożej obecności. W świecie. No, i właśnie tym slajdem, tym spostrzeżeniem, tymi dwoma czy trzema zdaniami, chciałbym zakończyć naszą konferencję popularno-naukową z cyklu ewolucja a stworzenie. Jak zwykle. Zapraszam Państwa na swój kanał podcastowy, który można znaleźć pod adresem internetowym www.naukamyślnikreligia.pl. Tam są nagrania audio w formacie MP3 z dotychczasowymi konferencjami. Te nagrania, oczywiście, jeżeli wpisze się w jakiejś aplikacji Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify, wpisze się Sławomir Leciejewski, to też wszystkie te Podcasty są tam do odsłuchania. I tutaj standardowo, kiedy te konferencje odbywały się w ramach naszych spotkań, w jakiejś sali, zadawałem pod koniec takie pytanie, czy mają Państwo jakieś pytania? No i też je zadaję, no ale nie mogę bezpośrednio na nie odpowiedzieć. Mógłbym na nie odpowiedzieć, jeżeli pojawiłyby się w komentarzu pod filmem, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś pytania, to proszę o ich zadawanie w komentarzach pod filmami. Zwykle także pod koniec konferencji mówię, co będzie następnym razem, i tym razem także tak zakończymy nasze spotkanie. Przede wszystkim pragnę Państwu podziękować za uwagę, cierpliwość i obecność także w tym świecie wirtualnym. W następnej części konferencji w przyszłym roku 2023 pochylimy się nad teologią kosmologii antropicznej. Na końcu swojej książki, która ukazała się na przełomie 2021 i 2022 roku, zatytułowanej Filozofia kosmologii antropicznej, postulowałem, że potrzebna jest jej kolejna część, to jest Teologia kosmologii antropicznej. No i zajmiemy się tym zagadnieniem w przyszłym roku. Niebawem także. Ukaże się w, czasie, w czasopiśmie Filozofia Chrześcijańska mój artykuł dotykający kwestii właśnie teologii, kosmologii antropicznej. Ten artykuł będzie zatytułowany Kosmiczny kontekst ewolucji biologicznej i jego konsekwencje filozoficzno-teologiczne. No i na następnej konferencji skorzystamy z ustaleń tam zawartych. O co będzie Mogło chodzić w ramach tej kolejnej części. Kosmologia antropiczna to jest taka, która mówi o wszechświecie antropicznym, a z kolei wszechświat antropiczny to jest taki wszechświat specyficzny, w którym mógł powstać, wyewoluować człowiek. No i zobaczymy sobie tą specyfikę wszechświata antropicznego, specyfikę kosmologii antropicznej, jak te zagadnienia mają się do koncepcji. Wielu światów i jakie wnioski teologiczne z tych rozważań, takich naukowych, kosmologicznych, możemy wyciągnąć. Ale to zobaczymy w przyszłym roku. Zachęcam Państwa także do tego, do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby zostać powiadomionym o kolejnych częściach. Konferencji oraz o innych materiałach, które wkrótce pojawią się na kanale. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. W następnej części konferencji zajmiemy się problemem teologii, kosmologii antropicznej. Skorzystamy z książki Filozofia kosmologii antropicznej. Dodam tylko, że Mniej więcej na przełomie maja i czerwca ta książka będzie dostępna w sieci za darmo w wersji PDF, więc będzie można sobie też tę książeczkę bez problemu wkrótce przejrzeć. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnej części, czyli za rok w 2023 roku.